Witamy ponownie na kanale. Dziś zagłębimy się w fascynujący i często zagadkowy świat biurowej miłości. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy to długie spojrzenie lub miły gest może oznaczać coś więcej? Czy istnieje sekretny język miłości, którym posługuje się w codziennych kontaktach w pracy? Zostań do końca, żeby to rozgryźć. Poruszanie się po skomplikowanych relacjach zawodowych wymaga subtelnego kroku, zwłaszcza gdy staramy się rozszyfrować uczucia, jakie współpracownica może żywić w swoim sercu. Delikatne gesty i sygnały często są pierwszą iskierką zainteresowania, chociaż rozpoznanie ich znaczenia wymaga bystrego oka i szczegółowego zrozumienia ludzkich zachowań. Jednym z najbardziej wymownych gestów jest sytuacja, gdy współpracownik stara się uwzględnić Twoje gusta i preferencje, zapamiętując Twoje poranne zamówienie i starając się przygotować je przed Twoim przybyciem z należytą starannością wykraczającą poza zwykłą uprzejmość zawodową. Taka prośba sugeruje autentyczną chęć poznania Cię poza funkcjonalnością. Podobnie myśl o Twoim dobrym samopoczuciu w dniach większego ucisku oznacza empatię i uznanie DLA Twojej istoty. Podobnie fakt przywoływania wspomnień z przeszłych rozmów, przywoływania szczegółów, które ujawniają chęć zrozumienia swojej historii i aspiracji, jest oznaką zainteresowania emocjonalnego, które wykracza poza czysto zawodowe. Podobnie zachęcanie do merytorycznych dialogów, które dotykają bardziej intymnych akordów, wskazuje na chęć ustanowienia intymności. Celebrowanie wyjątkowych wydarzeń prezentami lub spotkaniami, pomimo codziennego zgiełku, oznacza uwagę i braterskie ciepło. Podobnie długotrwałe spojrzenia, otwarte uśmiechy i lekkie dotknięcia można przetłumaczyć jako oznaki ukrytego uczucia. Wreszcie odnowiona dbałość o ubiór osobisty sugeruje chęć zadowolenia oka drugiej osoby i zainicjowania bardziej osobistych rozmów. Podsumowując, drogi przyjacielu, jeśli zaobserwujesz, że kolega szczerze Cię wspiera, nawet jeśli nie przynosi to natychmiastowej korzyści, jest to prawdopodobnie oznaką prawdziwego uznania DLA Ciebie. Mam nadzieję, że te medytacje pomogą Ci empatycznie rozszyfrować język serca w obszarze, który dzielisz. Jeśli masz dodatkowe pytania, służę pomocą.